Ach, ten dzisiejszy psalm responsoryjny. Taki piękny, a tak rzadko śpiewany. Taki piękny, dlaczego? No, zaraz to uzasadnię. Fragment. Morze to ujrzało i uciekło. Jordan swój bieg odwrócił. Góry skakały jak barany. Pagórki niby jak gnięta. Coś to komuś przypomina? Bo dla mnie jest to bardzo bliskie do naszej kolędy. Bóg się rodzi, moc truchleje. Tam też pojawiają się takie zdarzenia, które normalnie nie mogą mieć miejsca. No jak Bóg ma się urodzić, moc ma struchleć. To wszystko są przeciwności, które w tej jednej kolędzie się tak zbiegają przy okazji Bożego Narodzenia. Dzisiaj nie mamy Bożego Narodzenia, ale poprzez ten psalm taki kawałek Bożego Narodzenia, kawałek dzielenia się Boga z nami swoją wielkością i wszechmocą, wszechwładnością. Boże Narodzenie to w Polsce śnieg. Niedawno obchodziliśmy Matki Bożej Śnieżnej 5 sierpnia, kiedy to we Włoszech, gorących Włoszech, spadły płatki śniegu i od tego czasu jest wiele zwyczajów i we Włoszech, i w Polsce związanych z tym, że sypie się z dachu świątyń białe płatki róż, które mają przypominać śnieg. Bo Bóg potrafi wszystko. Bóg może wszystko. My nie możemy, natomiast możemy obserwować owoc tego, co wydarzyło się ponad 2000 lat temu. Owoc tego, że Bóg się urodził, że moc struchlała, a wcześniej te pagórki przenoszone, skaczące. To wszystko oznacza, że Bóg jest, był i będzie.